W czwartek zakończyła się rejestracja kandydatów na prezydentów, burmistrzów i wójtów. W niektórych miastach wybór będzie bardzo duży, w innych dość skromny. Od dzisiaj kampania wyborcza wkracza w kolejny etap. Niektórzy kandydaci rozpoczęli go mocnym akcentem, uzyskując poparcie znanych polityków. Paweł Jędrusik. Maciej Gramatyka, który teraz pełni obowiązki prezydenta Tychów, chce nim zostać na stałe. Poparcia udzielili mu dziś m.in. profesor Jerzy Buzek, Politycy Koalicji Obywatelskiej oraz wieloletni prezydent Tychów, a obecnie senator Andrzej Dziuba. Jestem przekonany, że będzie to w dużym stopniu kontynuacja, a może jeszcze dodatkowe atrybuty na następne lata, jeśli chodzi o to, co działo się w Tychach dotąd. Bo to samo zapowiada kandydat, że chodzi o kontynuację rządów Andrzeja Dziuby, którego gramatyka był zastępcą. To jest sztafeta, to jest przekazywanie pałeczki, to jest kontynuacja dobrych pomysłów, które zostały zapoczątkowane, bo tychy nie potrzebują rewolucji. Tychy potrzebują stabilnego, zrównoważonego rozwoju i takiego rozwoju dla tychów yy, będę chciał. Maciej Gramatyka będzie miał czterech rywali. To Marek Niedbał, Dariusz Wencepel, Sławomir Wrubel i Mateusz Szmiglewski. W Katowicach kandydatów jest pięciu. To obecny prezydent Marcin Krupa, Jacek Budniok, Leszek Piechota, Marek Strzałkowski, a także radny Dawid Durał, którego popiera m.in. Partia Razem. W Katowicach e, idą wspólnie, razem Polska 2050 i aktywiści miejscy, idą wspólnie do Rady Miasta z Dawidem Durałem, niezależnym radnym, głosem, który upominał się przez lata o zieloną politykę tu w Katowicach. Idą po zmianę. Durał dziś skupia się na polityce proekologicznej i przytacza przykłady głosowań w Radzie Miasta. Opowiem wam o dwóch głosowaniach. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia użytku ekologicznego Las Bukowy w Murskach oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzdania stanu alarmu klimatycznego. Proszę zobaczyć, za głosowało 11 osób. Byłem to ja i Koalicja Obywatelska, wtedy jeszcze opozycja. Przeciw radni pana prezydenta i PiS. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania stanu alarmu klimatycznego za tylko jedna osoba byłem to ja. W śląskich i zagłębiowskich miastach liczba kandydatów mocno się różni. Przykładowo w Zabrzu jest ich siedmioro. Równie dużo jest chętnych do objęcia stanowiska prezydenta Mysłowic. Pięć osób będzie rywalizować o głosy w Gliwicach, gdzie o reelekcję nie będzie ubiegał się Adam Neumann. Z kolei w Świętochłowicach dojdzie do starcia obecnego prezydenta z byłym, a także ich zastępców. Na drugim biegunie znajduje się Sosnowiec, w którym Arkadiusz Szczęciński będzie miał tylko dwoje kontrkandydatów. W Chorzowie mieszkańcy też będą wybierać wybierać spośród trzech kandydatów. Chociaż się zarejestrowali, to wcale nie jest powiedziane, że ostatecznie wszyscy kandydaci wystartują, bo można się jeszcze rozmyślić. Jest skreślenie kandydata i teraz zależy od tego, w którym momencie ono nastąpi. To albo to będzie skreślenie przed wydrukiem kart, jeżeli jeszcze nie został uruchomiony wydruk kart, albo skreślenie po wydruku, jeżeli już ten kandydat będzie na karcie. A później skreślać będziemy my wyborcy krzyżykiem na kartce już 7 kwietnia.